50 podzielić na 25 to jest dokładnie 2. 2 razy 25. 50 odejmujemy, wychodzi 0 i wyszło 20,12 z takiego dzielenia. I to jest właściwy, powiedziałbym, dorosły wynik. O tym pamiętaj. Już na tym etapie, kiedy umiemy dzielić ułamki dziesiętne przez liczby, nie wolno zostawiać reszty z dzielenia. Tylko trzeba brnąć, dopisywać przecinek, zera i dzielić, póki to dzielenie nie da nam takiego wyniku, gdzie się tu na końcu wszystko ładnie od siebie odejmie. Od dziś reszty już nie stosujemy. I koniec lekcji.